No i oczywiście wódka. Polska jest znana z najlepszej wódki na świecie. Dzień dobry, witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, może być przypomnimy razem, albo ktoś dowie się po raz pierwszy, z czego jest znana Polska na całym świecie. Już omówiliśmy dużo tematów i państwa, które tam nienawidzą Polskie, i o cechach Polaków, i o zachowaniach, i o mężczyznach. I teraz chciałabym omówić takie bardziej przyjemne rzeczy, z których jest znana Polska. Zawsze, na przykład, myśląc o Holandii, tam pierwszym skojarzeniem są tulipany, a o Francji to wieża Eiffla. Włochy zawsze nam się kojarzą z pizzą, spaghetti, z Hiszpanią, z corridą i fiestą. A z czym się kojarzy Polska? Nie trzeba od razu pisać, że z wódką. Polska jest znana z wielu rzeczy na całym świecie i, jak się okazało, wódka nie zajmuje pierwszego miejsca. I w dzisiejszym odcinku zobaczcie, z czego jest znana Polska, z czego słynie Polska. Oczywiście, jak zawsze, przeprowadzili tam badania i pytali internautów tam, o jakich tam postaciach, rzeczach wiecie o Polsce. I oczywiście większość internautów przyznało, wskazało na Jana Pawła II. Oczywiście nie ma na świecie żadnego miejsca na planecie, gdzie ludzie nie wiedzieliby albo nie słyszeli o papieżu, o polskim papieżu. Pamiętam, w 16 roku to było, kiedy Kraków odwiedział Jan Paweł, to wraz ze wszystkimi z mężem witaliśmy, i tak pamiętam, że było bardzo dużo turystów z różnych, i z Polski, i z różnych krajów. Było bardzo ciekawe, było dużo jakichś tam koncertów, imprez i tak dalej. No to wszyscy chcieli go przywitać. Oczywiście na drugim miejscu znajduje się Lech Walesa i Solidarność. Tak najczęściej kojarzą polskie cudzoziemcy. Prezydent, który piastował urząd w latach 90-95, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnym Polakiem nie tylko w Europie, ale w ogóle tak na całym świecie. Mimo że wśród tam Polaków budzi liczne tam kontrowersje, na świecie jest odbierany tak bardzo pozytywnie za swoje zaangażowanie w proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Został odznaczony tam wieloma nagrodami i jedna z nich to była oczywiście pokojowa nagroda Nobla. No, myślę, że każdy Polak o tym oczywiście wie. Nawet bardziej oczywiście niż ja. A dalej, może być to będzie ciekawe i zaskakujące, ale wśród wypowiedzi internautów większość przyznała, że Polska jest znana z bursztynu. A jak się okazało, że turyści, kiedy przyjeżdżają do Polski, to najczęściej na pamiątki kupują sobie bursztyn. Nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałam taką plotkę o bursztynie, że ma takie swoje jakieś tam cechy lecznicze, jeżeli, no, na przykład, jeżeli ktoś ma tam bliznę i będzie nosił jakieś tam coś z bursztynu, może tam jakąś tam bransoletkę albo coś tam jeszcze, i ta blizna będzie taka cieniutka i prawie niewidoczna. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale słyszałam coś podobne. Dalej, Polska oczywiście jest znana ze swojej kiełbasy, ze swojej suchej, tłustej, białej, wędzonej. Kiełbasa tam toruńska, krakowska, żywiecka, śląska, biała, grillowana i tak dalej. O Boże, tylko nie kiełbasy. Zawsze lubię kiełbasy. Dla mnie tak to. Kiełbasy, tam kabanosy albo ciasteczko. Zawsze kiełbasa.
zawsze, nigdy, nigdy ciasteczko. No w ogóle nie lubię słodyczy. I większość ludzi przyznało, że polska kiełbasa jest bardzo dobrej jakości, jest bardzo smaczna. I wskazują ten produkt jak polski. Z czego słynie Polska, to kiełbasa. Dalej to Polska jeszcze słynie z kobiet. Może być takie wszystkie państwa słowiańskie słyną ze swoich kobiet. Nie wiedziałabym żadnego państwa, które by, gdzie ludzie by nie powiedzieli, że słyną z piękna swoich kobiet. I oczywiście internauci przyznali, że polskie kobiety są piękne i często wychodzą za mąż za Niemców dla czegoś. Albo Niemcy wybierają bardziej Polek. No to takie pytanie jest ciekawe. Słyszałam taką opinię, myślę, że już w jakimś nagraniu o tym mówiłam, że facet z pracy męża powiedział, że polskie kobiety wydają mu się bardziej egzotycznie niż tam hiszpańskie, jest hiszpaninem, i powiedział, że bardziej takie egzotycznie i bardziej mu się podobają niż hiszpanki. Ale ja lubię takie bardziej, dla mnie bardziej egzotyczna kobieta to oczywiście tam hiszpanka albo tam z Latyńskiej Ameryki. Dla mnie to taka egzotyczna kobieta. Oczywiście możecie napisać swoje zdanie o polskich kobietach. Często oczywiście piszą, że zostali bardziej sfeminizowani, coś takiego. Jak to uważacie? No i oczywiście wódka. Polska jest znana z najlepszej wódki na świecie. I nawet w 2009 roku w konkursie wódka, wódka master, zdobyła pierwsze miejsce polska wódka. I nie wiem, no dla czegoś uważałem, że w Polsce piją wódkę bardziej niż w Rosji. Wydaje mi się, że to taki ogromny błąd. Na przykład tam w Rosji, jak i na Ukrainie, można spotkać nawet nastolatków, które tam wieczorem gdzieś tam na ławce obok swojej tam klatki już piją takie bardzo mocne alkohole. Niestety. W Polsce nie mogę powiedzieć, że spotykałam się z czymś podobnym, chociaż mamy za dużo ławek na naszym osiedlu. Teraz osiedle jest otwarte, każdy może sobie wejść, to nic takiego nawet nie zauważyłam. Dalej oczywiście polskie jabłka i wiśnie. To nic dziwnego, że Polska słynie ze swoich jabłek. Od razu można tak powiedzieć, Polska i to jabłka. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to Polska jest największym liderem w produkcji jabłek i wiśni. I zgodnie, jak zawsze, z badaniami, to co trzecie jabłko w Unii Europejskiej pochodzi z Polski. Oto takie. I nie musimy zapominać o powieściach, może być już sobie zgadnęli, o powieściach Wiedźmin Sapkowskiego. Oczywiście na podstawie książek powstała i parę serialów, i ten nowy na Netflixie, i filmy, i gry, i tak dalej. I myślę, że naprawdę Sapkowskiego wiedzą, ten opowieści Wiedźmy wiedzą już na całym świecie. Mączek jeszcze czytał oczywiście w wersji rosyjskiej od dawna i nawet grał w taką grę jak Wiedźmin. I zawsze synek, kiedy widział, tak o, krzyczał, tak o, Geralt, Geralt, tatuś bawi się w Geralda, ja też chcę. Tam sobie wyobrażał, że ma takich tam sobie dwa mecze, coś tam robi, poluje na
Boże, na jakichś tam potworów i tak dalej. Oczywiście to jeszcze nie wszystko, z czego jest znana Polska, ale wybrałam takie najlepsze, najciekawsze i najbardziej popularne na całym świecie. Mam nadzieję, że spodobał się taki odcinek. Jak zawsze czekam na komentarz i zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia!